Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. I dzisiaj Oscarowo będzie, bo cały czas mnie to zastanawia. Od czasów, kiedy TVP przestało transmitować galę Oscarów, a kiedyś tak było, dawno, dawno temu, to co roku jest ta sama bajka. Mamy 2018 rok i również w tym roku najpopularniejszym pytaniem w Oscarowy wieczór będzie, gdzie oglądać galę rozdania Oscarów. I to jest ciekawe, bo mamy wiele serwisów, VOD, mamy Netflixa na kliknięcie, Amazona na kliknięcie, Showmaxa na kliknięcie, wszystko możemy sobie kupić od razu, a dinozaury polskiej telewizji, HBO i Canal Plus w dalszym ciągu są w jakimś dziwnym, szarym ogonie. Wiem, HBO zapowiedział, że od marca będzie dostępne, dostęp do HBO na kliknięcie, spoko, super, zobaczymy jak to będzie działało, tam niestety nie ma transmisji Oscarowej. Natomiast Canal Plus w dalszym ciągu, żeby skorzystać z ich usług, muszę zamówić coś, co mnie kompletnie nie interesuje, czyli umowa na tam 12 miesięcy, dekoder, telewizji, cały pakiet. Jakoś tak się dziwnie dzieje, że nie wiem, do tej pory przez tyle lat Canal Plus nie był w stanie przygotować jakiejś sensownej oferty dla miłośników kina, którzy jestem pewien, że spokojnie zapłaciliby za jedno dwudniowy dostęp do takiej usługi, żeby po prostu tą galę udostępnić. Nie wiem, czy może są jakieś ograniczenia licencyjne, biznesowe, czy też software'owe, ale no, myślę, że znalazłoby się sporo klientów, którzy za taki dostęp zapłacili 20, 30, 40 zł. Tyle, co kosztuje bilet do kina. Ja na pewno jestem w tej grupie. I co roku jakoś tam dziwnie staram się znaleźć jakąś sensowną transmisję, albo buszując po zagranicznych telewizjach, albo szukając w sieci. Niestety oficjalna transmisja z Oscarską nie działa w Polsce. Można próbować oszukiwać VPN-em, no ale to znowu to jest takie dziwne dziadowanie. Ale w tym roku znalazłem rozwiązanie i mam nadzieję, że będzie działać bez problemu. Na TVN Player, czyli VOD TVN-owym, jest jeden z droższych abonamentów, to jest 80 zł za miesiąc dostępu i w tym pakiecie jest dostęp do Canal Plus Live. Cały bajer polega na tym, że kiedy płacicie kartą, kiedy podacie dane swojej karty płatniczej, kredytowej, to macie 14 dni oficjalnie zgodnie z regulaminem na odstąpienie od tej usługi. Ja dzisiaj to zrobiłem, usługę mam aktywowaną, wszystko działa. I zgadnijcie, co zrobię w poniedziałek. I tylko dlatego, że nie ma dla mnie jakiejś specjalnej oferty, a naprawdę chętnie bym zostawił legalnie te pieniądze komuś, kto mi taką transmisję udostępni. Szukam pomysłu, jak wykorzystać tego typu potencjał, bo być może zostałbym w playerze na dłużej, gdybym dostał ofertę, nie wiem, obejrzyj filmy Oscarowe i tak dalej, albo dostałbym naprawdę coś ciekawego. 80 zł miesięcznie, jako kolejny z VOD, to nie jest dla mnie oferta, mam ciekawsze rzeczy do robienia. W każdym razie powinien działać. Do zobaczenia podczas gali Oscarowej. Spróbujcie TVN Player. Link w opisie albo w blogu. I dajcie znać, może znacie jakieś lepsze, ciekawsze sposoby na obejrzenie transmisji. Tylko nie jakieś takie meczykowe, kradzione streamy, nie? Tylko jakieś takie legalne, uczciwe rzeczy. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.